Radul codziennie parikan do Vrindavan. So his opponents hid in the jungle and they wanted to kill him. Jego oponenci schowali się w dżungli, żeby go złapać i zabić. But they waited, but he did not come out. Oni czekali, ale on się nie pojawił. Instead, one very beautiful young girl was there. Zamiast tego zobaczyli jedną piękną dziewczynę. So when the pundits saw that girl, they became attracted. Więc kiedy ci pandyci zobaczyli tą dziewczynę, ona przyciągnęła ich uwagę. And they asked, "Oh, young girl, Lali, daughter, we are looking for the great pundit Vishnu Chakravarti Thakur. Have you seen him?" Więc kiedy ją zapytali, o dziewczę, tutaj szukamy wielkiego uczonego, Śrila Vishwanatha Chakravarti Thakura, czy nie widziałeś go? She said, no, I have not seen him. Ona powiedziała, nie, nie widziałam. They asked, where are you from? Ale zapytali, a skąd jesteś? She said, I have come from Yavat. I am picking flowers for the worship of the sun god. Ja pochodzę z Yavat. Zbieram kwiaty do uwielbienia Boga Słońca. And next minute that girl turned into Vishnu Chakravarti Thakur. A w następnej chwili dziewczyna przeobraziła się w Śrila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Those pundits fell at his feet and begged forgiveness. Upadli do jego stóp i prosili o wybaczenie. Yes, meaning if Radharani is married to Krishna, why she does not live in Nandagam? Why she lives in Varshana? Chodziło o to, że jeśli Radharani jest poślubiona Krishna, dlaczego nie żyje we Vrindavan, tylko w Varshanie? So Radharani is not married to Krishna. Because a girl who is married lives in her husband's house, but Radharani is not living in Krishna's house, she is living in another place far away. Ale Radharani nie jest poślubiona Krishna. W normalnych warunkach zamężna kobieta żyje w domu męża, a jeśli nie jest zamężna, to żyje w domu rodziców. So by this simple logic, Vishnu Chakravarti Thakur changed their minds. Więc z powodu tej prostej logiki, Vishnu Chakravarti Thakur zmienił swoje nastawienie. Ich umysł. Vishnu Chakravarti Thakur could not understand the Gayatri Mantra. Vishnu Chakravarti Thakur nie mógł zrozumieć Gayatri Mantra. Because Krishna's Kaviraj said in the Gayatri Mantra there are 24 and a half syllables. Ponieważ who said? Krishna's Kaviraj. Krishna's Kaviraj powiedział, że w Gayatri Mantra jest 24,5 syllable. Means Krishna has 24 and a half moons in his soul. To znaczy, że Krishna ma 24,5 księżyców swojej. Swarupi. Means 10 fingernails. Więc to oznacza, że ma 10 paznokci. These are full moons. These are full moons. I one są nazwane pełnymi księżycami. 10 toenails. Aha, 10 paznokci u stóp. How many is that, brother? 10 and 10 is 10. 10 and 10 is 20. 10, 10, 20. She won't study mathematics in college, I have no, I definitely don't. Not mathematics. Krishna's face is one form. Krishna, twarz Krishna jest pełnym księżycem. 21, 22, 23. Policzki, 22, 23. Czoło. Krishna has tilak, 24. Tilak, 24. And Krishna's forehead is like half moon, 24.
So Bishwanath Chakravarti Thakur counted the syllables in the Gayatri Mantra, but he could only find 24. Policzył sylaby w Gayatri Mantrze, ale mógł znaleźć tylko 24. He could not find the half syllable. Nie mógł znaleźć tej połowy sylaby. He thought, if I cannot find the half syllable, I cannot understand the Gayatri Mantra. Jeśli nie znajdę tej połowy sylaby, to nie mogę, nie będę mógł zrozumieć Gayatri Mantry. Then I cannot see Radharani, because she is the Ishtadeva of the Gayatri Mantra. To nie będę mógł zobaczyć Śrimati Radharani, ponieważ ona jest Ishtadeva Gayatri Mantry. He looked at many, many grammar books, but could not find the half syllable. Przejrzał wiele książek o gramatyce, ale nie mógł znaleźć tej połowy sylaby. So he thought, my life is useless, I will commit suicide. Więc pomyślał, moje życie jest bezużyteczne, więc popełnię samobójstwo. So he went to Radhakund and tied a big stone around his neck. Udał się nad Radhakund i przywiązał do szyi wielki kamień. Bring one for Radhika also. Bring one stone for Radhika also. Przynieście jeden kamień dla Radhiki też. Then he thought, in morning time I would commit suicide by throwing myself in Radhakund. Więc pomyślał, ja rano popełnię samobójstwo, rzucając się z tym kamieniem do Radhakund. But night time he fell asleep and Radharani came in his dream. Ale wieczorem on zasnął i Radharani przyszła w jego śnie. She said, "Oh, Vishwanath, don't worry." Oh, Vishwanath, nie przejmuj się. By my grace, Krishnadas Kaviraj knows everything. Z powodu mojej łaski, Krishnadas Kaviraj zna, wie wszystko. If you look in this book, you will find the explanation of a half symbol. Jeśli zajrzysz do tej książki, to znajdziesz wyjaśnienie tej połowy sylaby. So Bishwanath Chakravarti Thakur looked in that book and he found when this syllable and this syllable are combined, it produces a half syllable. I zajrzał tam i zobaczył, że połączenie jakichś tam elementów sylaby daje właśnie to pół sylaby. So you can imagine how deeply he went into Shastra. Więc możemy sobie wyobrazić, jak Bishwanath Chakravarti Thakur głęboko studiował szastry. He was married. On był żonaty. But he went home, preached to his wife, and wife gave him permission for sending off. Więc on nie mógł nauczać swojej żony, więc żona dała mu pozwolenie na przyjęcie sannyasy. Gurudev loved. Yes. He couldn't preach to her wife. No, he preached to his wife. And then she and then she gave permission for Okay. Więc on nauczał swoją żonę, i wtedy ona dała mu pozwolenie na przyjęcie sannyasy. Padra, ready? To ma jesteś? So. Yes. So Bishwanath Chakravarti Thakur was so prominent after the six Goswamis, he was such an accomplished man. Gurudev loved his book so much. Gurudev kochał jego książki tak bardzo. Amongst his disciples, Baladev Vidyabhusan was prominent. Pomiędzy jego uczniami Baladev Vidyabhusan był wzniosły. Baladev Vidyabhusan took diksha from Radha Damodar Goswami in Jagannatha Puri. Baladev Vidyabhusan przyjął diksha od Radha Damodar. From Radha Damodar. But he was the sixth disciple of Bishwanath Chakravarti Thakur.
Ale był Shiksha uczniem Vishwanatha Chakravarti Thakura. He went all India studying the scriptures, especially the writings of Madhvacharya. Przewieźł całe Indie, studiując the writings of all the acharyas, especially Madhvacharya. Pisma wszystkich acharyów, a w szczególności specially Madhvacharya. You don't know these histories? Almost forgot. Therefore, Babaji say Vishwanath, they say Baladev and Yubhushan is not in our sampradaya, and this is false. The Babaji, come on, concentrate. The Babaji say he's not in our sampradaya. Babaji mówią, że że to nie This is false. To jest nieprawda. They said because he was from Madhva Sampradaya, he included the Sampradaya of Chaitanya Mahaprabhu in the Madhva Sampradaya by force. Mam prośbę, mógłbyś tłumaczyć, ponieważ jestem kompletnie rozkolorowany, nie mogę się skupić. I'm sorry. What's wrong? I'm completely. I cannot concentrate. Why not? Okay. Too much eating. Next. They say because Baladev Vidyabhushan was from Madhva Sampradaya, then by force. He made our sampradaya part of the Madhva sampradaya. Ponieważ Baladeva Vidyabhushana był z Madhva sampradaya, to tak jakby automatycznie staliśmy się członkami tej sampradaya. But this is not true. Ale to nie jest prawdą. Chaitanya Mahaprabhu never made a fifth sampradaya. I pan Chaitanya nigdy nie utworzył piątej sampradaya. All Shastra says there are four sampradaya. Szastry mówią, że są tylko cztery sampradaya. So our sampradaya is not separate from the Madhva sampradaya. Nasza sampradaya nie jest oddzielna od Madhva sampradaya. It's considered a branch of the Madhva sampradaya. Jest uważana za gałąź Madhva sampradaya. But Babaji's don't accept this thing. They do not accept Baladev Vidyabhushana. Ale Babaji oni nie zaakceptowali tych rzeczy. W ogóle nie zaakceptowali Baladevi Vidyabhushana. So they are enemies of our sampradaya. Więc są wrogami naszej sampradaya. Baladeva Vidyabhushan was completely Gaudiya Sampradaya. But it's true he studied the books of other sampradayas, but that does not mean he belonged to other sampradayas. Z Baladeva Vidyabhushana on studiował, on należy do tej Gaudiya Madhva Sampradayi, aczkolwiek on czytał książki innych sampradayi. Just because you read the books of Ramanuja Sampradaya Madhva Sampradaya doesn't mean you become part of that Sampradaya. No. To, że czytał na przykład książki Ramanuja Sampradaya, to nie znaczy, że stał się ich częścią. So Baladeva Vidyabhushan was Gaudiya Sampradaya. Więc Baladeva Vidyabhushana był częścią Gaudiya Sampradaya. He was the most prominent Shiksha disciple of Sri Vishwanatha Chakravarti. I był najbardziej takim wzniosłym uczniem Sri Vishwanatha Chakravarti Thakura. There is no direct mention of the name of Radharani in the Puranas. W Puranach nie ma bezpośrednio wspomnianego imienia Radharani. Radharani's name is mentioned in a hidden way in the Bhagavad Purana. Więc w sposób taki ukryty imię Radharani jest ukryte w Bhagavad Purana. So, the Sri Sampradaya went to Jaipur and they began saying, oh, the worship of Radharani with Krishna, this is illegal. Więc Jagannath Puri zostało poznajmione, że czczenie Radharani jest nielegalne. So Baladeva Vidyabhushan went there to defend the Gaudiya Sampradaya. Więc Baladeva Vidyabhushana udał się tam, aby ustanowić Gaudiya Sampradaya. Sri Sampradaya said Gaudiya Sampradaya is not bona fide. I członkowie Sri Sampradaya twierdzili, że Gaudiya Sampradaya jest nie bona fide. So Baladeva Vidyabhushan went there and broke their arguments into pieces. Więc on udał się tam do Jagannatha i zgniótł ich wszystkie argumenty. And he proved that the Gaudiya Sampradaya is part of the Madhva Sampradaya.
I udowodnił, że Gaudiya Sampradaya jest częścią Madhva Sampradaya. And he proved that worship of Radharani was bona fide. Co więcej, udowodnił, że czczenie Radharani jest autentyczne i autoryzowane. So the king had separated Radha from Govinda. Król oddzielił Radę od Govindy. But by the forceful preaching of Baladeva Dibhusana, again Radha and Govinda were worshipped together. Ale pod wpływem nauczania Baladevi Dibhusany na nowo Radha i Govinda zostali połączeni. Right, Radharani, Radhika. So, then Sri Sampradaya became angry. Oh, Gaudiya Sampradaya cannot be real Sampradaya because they have not written any commentary on the Vedanta. Czyli liderzy Sri Sampradaya się zezłościli i powiedzieli, w takim razie uważamy, iż Gaudiya Sampradaya jest nieautoryzowana, ponieważ nie ma komentarzy do Śrimad Bhagavata. Why? Because we do not consider necessary a separate commentary on the Vedanta. Dlaczego tak jest? Ponieważ my nie uważamy, iż jest konieczny taki oddzielny komentarz do Vedanta. Because Vyasadeva wrote his own commentary on the Vedanta. That commentary is called the Srimad Bhagavatam. Dlaczego tak uważamy? Ponieważ Vyas on już napisał taki komentarz i jest to Srimad Bhagavatam. Atoyam Brahma Sutanam. The real meaning of the Vedanta is given in the Srimad Bhagavatam. Prawdziwe znaczenie Vedanty jest dane w Srimad Bhagavatam. So Vyasadeva wrote his own commentary on Vedanta. Why do we have to have another commentary? Skoro Vyasadeva sam jako autor napisał komentarz do nich, to po co jeszcze pisać kolejny? So the Sri Sampradaya challenged Baladeva Dibhusana. Gaudiya Sampradaya cannot be real Sampradaya because they have no commentary on the Vedanta. Więc Sri Sampradaya, czy członkowie tej sukcesji, wyzwali już Baladeva Dibhusana, mówiąc, że jesteście autoryzowani, bo nie macie tego komentarza. So Baladeva Dibhusana said, yes, I will write a commentary. And in 7 days he wrote commentary on the Vedanta. Więc Baladeva Dibhusana powiedział, okej, ja to napiszę, w 7 dni to napisał. Amazing. That is called Govinda Bhashya. To zadziwiające. I ten komentarz jest nazywany Govinda Bhashya. Why? It said Govinda Dev himself spoke the commentary and Baladeva Dibhusana wrote it. Dlaczego jest tak nazywane? Ponieważ pan Govinda osobiście produkował ten komentarz. Otherwise, how someone can write a commentary on Vedanta in 7 days? W innym wypadku, jak byłoby możliwe napisanie takiego komentarza w 7 dni? So for these two things, Baladeva Dibhusana's name is written in gold in our sampradaya. Więc z powodu tych dwóch rzeczy imię Baladeva Dibhusana jest napisane złotymi literami w naszej sampradaya. When Chaitanya Mahaprabhu went to Jagannath Puri, he defeated Baladev Sri Sarvabhauma Bhattacharya. Kiedy pan Chaitanya udał się do Jagannath Puri, tam pokonał Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya was the guru of the Mayavada Sampradaya. Był on guru Mayavada Sampradaya. But Chaitanya Mahaprabhu defeated him by speaking his devotional commentary on the Srimad, on the Vedanta. Ale pan Chaitanya go pokonał, omawiając komentarze w duchu bhakti. Yes. That time Gopinath Acharya was listening as Chaitanya Mahaprabhu spoke his explanation of the Vedanta. W tym czasie Gopinath Acharya słuchał właśnie tej konwersacji. He was the son-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya. Był on son-in-law. He married Sarvabhauma Bhattacharya's daughter. Że był mężem córki Sarvabhauma Bhattacharya, on się temu przysłuchiwał. So he heard Chaitanya Mahaprabhu's explanation of the Vedanta. Więc wysłuchał wyjaśnienia do Vedanty pana Chaitanya. And that Gopinath Acharya came in the form of Baladeva Dibhusana, and again he gave Chaitanya Mahaprabhu's explanation. Przyszedł do ponownie do Sarvabhauma Bhattacharya i jeszcze raz przedstawił wyjaśnienie pana Chaitanya. So Vishnu Chakravarti did so much seva to our sampradaya. Śrīla Viśvanatha Chakravarti Thakur wykonał tak wiele służby dla naszej sampradaya. Babajis do not accept Baladeva Dibhusana. Babajis nie akceptowali Baladeva Dibhusana. But that is their foolishness. Ale to jest właśnie ich głupotą. The Babajis tried to make us as a fifth sampradaya. Oni próbowali wymyślić jakąś piątą sampradaya. So Gurudev wrote this Prabandha Panchika and distributed 20,000 free copies in Vrindavan to cut the arguments of the Babajis. Gurudev napisał
what's name this book? Five Essential Essence. Wydrukował 20 tysięcy i rozprowadził właśnie się w Babadzie, aby pokonać ich argumenty. Guru said, we are still waiting for their answer. I Gurudev powiedział, że wciąż czekamy na ich odpowiedź. But they cannot answer. Ale nie było odpowiedzi. So that book is in Polish? No, no translated. Yes, it can be interpreted. Oh, nice. Important. Premananda Prabhu. Premananda. He started to translate. Translate. Knows English? Is he stay now? Half year or maybe 1 year? So much for Chuck. So all our Sampradaya have done so much important seva to Chaitanya Mahaprabhu's movement. All of us, Sampradaya, have done so much important seva to Chaitanya Mahaprabhu. Więc wszystkie chyba te Sampradaya wykonały jakąś służbę dla Pana Chaitanya. They protected the conception of Rupa Goswami. Więc po to, aby chronić koncepcję Rupa Goswami'ego. Therefore we are called Rupanugas, the followers of Sri Rupa Goswami. Dlatego jesteśmy nazywani Rupanuga, czyli zwolennikami Rupy Goswami'ego. I skąd say we are Prabhupada Nugas? I skąd twierdzi, że jesteśmy Prabhupada Nuga? Prabhupada also followed Rupa Goswami. Ale przecież Prabhupada również podążał za Rupą Goswami. Prabhupada was very happy to call himself a Rupanuga. Śla Prabhupada był bardzo szczęśliwy, kiedy się go nazywało Rupanuga. So we should also call ourselves Rupanugas. Więc my także się powinniśmy nazywać Rupanuga. So on Saturday is Vasanta Panchami, the appearance day or disappearance day of all these devotees. Więc w sobotę będzie dzień odejścia tych właśnie bhaktów. Chaitanya Mahaprabhu gave these very high concepts, but people could not understand them so much. Pan Chaitanya dał bardzo wzniosłą koncepcję i ludzie nie byli w stanie jej zrozumieć. Chaitanya Mahaprabhu never built temples. Pan Chaitanya nigdy nie budował świątyń. He never wrote books. On nie napisał książki. He never opened vegetarian restaurants. Nie otworzył żadnej restauracji wegetariańskiej. He never initiated disciples. Ani też nie inicjował uczniów. What did he do? Co zrobił? He gave a conception. On dał koncepcję. That's why after Mahaprabhu's disappearance, it seemed lost. Dlatego po odejściu Pana Chaitanya wydawało się, że to wszystko jest stracone. Because Chaitanya Mahaprabhu never gave any material thing to this world. He gave a very pure conception. Ponieważ Pan Chaitanya nie dał niczego materialnego na tego świata, dał jedynie koncepcję. Christianity, other religions, they built so many mosques, churches, so many books, but Chaitanya Mahaprabhu did not do anything like that. Na przykład chrześcijanie, oni pozostawili po sobie dużo kościołów, klasztorów, czy tam książek, a Pan Chaitanya niczego takiego nie zostawił. He gave a conception of divinity. On dał tylko koncepcję boskości. Therefore, the time of But at the time of Bhaktivinoda Thakura, this conception had almost been lost. Dlatego też w czasach życia Bhaktivinoda Thakura wydawało się, że ta koncepcja już została całkowicie utracona. 11 upper sampradayas were there. W tym czasie było około 11 upper sampradaya. Param Gurudev counted 50 upper sampradayas. Natomiast Param Gurudev naliczył ich 50. So you can imagine how many hundreds and hundreds there are today. Więc sobie wyobraźmy tylko, ile jest ich teraz, setki. These are deviations of the real Gaudiya Siddhanta. Jest tak naprawdę odejście od oryginalnej Siddhanta. So Bhaktivinoda Thakura, he rescued the teachings of the Sampradaya from the hands of the Sahajists and the imitations. I Bhaktivinoda Thakura uratował Siddhanta z rąk Sahajiyas i Imitapa Sampradaya. And he presented the teachings of Chaitanya Mahaprabhu in a very easy manner. I przedstawił nauki Pana Chaitanya w bardzo prosty sposób. In his books like Harinam Chintamani, Sri Jaiva Dharma, jego książki jak na przykład Harinam Chintamani, Jaiva Dharma, Vajrahasya. So there he presented the very difficult philosophy of the Goswamis in very easy language. Więc on zaprezentował bardzo trudną filozofię Goswami w bardzo prostym języku. And Bhaktivinoda Thakura took the conception of Bhaktivinoda Thakura, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, took the conception of Bhaktivinoda Thakura and the literature and preached it all around the world.
Więc Bhaktisiddhanta Maharaj przejął tą koncepcję od Bhaktivinoda Thakura i w formie literatury rozprowadził to na całym świecie. And Prabhupada took that conception of his Gurudev and transplanted it to the Western speaking world. Z kolei Śrīla Prabhupada wziął tę koncepcję od swojego guru i przeniósł ją na grunt zachodni. So we are called the Swarūpa Rūpa Nūgadhara. The flow of conception coming from Mahāprabhu to Swarūpa Damodara to Rūpa Goswami. Więc ta koncepcja przyszła od Pana Chaitany poprzez Swarūpa Damodara do Rūpa Goswami. And from Rūpa Goswami to Raghunatha Goswami. I później od Rūpa Goswamiego do Raghunatha Dasa Goswamiego. And Krishnadas Kaviraj heard all Harikatha from Raghunatha Goswami. Vishwanatha Chakravarti Thakur. No. Krishnadas Kaviraj Goswami słuchał od Raghunatha Dasa Goswami. When he heard from Raghunatha Dasa Goswami, he made Chaitanya Charitamrita. I wtedy słuchając go, napisał Chaitanya Charitamrita. Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Bhaktivedanta Swami Maharaj all presented their commentaries on the Chaitanya Charitamrita. Bhaktisiddhanta Thakur, oni w trójkę też przedstawili komentarze do Chaitanya Charitamrita. We are very lucky to have this in the modern day. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, mogąc mieć właśnie te komentarze w czasach obecnych. So if we read Chaitanya Charitamrita, there is the explanation of the Bhagavatam. Więc kiedy czytamy Chaitanya Charitamrita, to też jest tam wyjaśnienie Śrimad Bhagavatam. If we read Chaitanya Charitamrita, automatically we will understand the Śrimad Bhagavatam. Kiedy będziemy czytać Chaitanya Charitamrita, automatycznie będziemy mogli zrozumieć Śrimad Bhagavatam. Because people like Ramanujacharya and Madhvacharya commented on the Bhagavatam, but their commentaries are full of awe and reverence. Ludzie lubią bardzo komentarze Ramanujacharya and Madhvacharya, ale ich komentarze są pełne takiego szacunku i dystansu. Madhvacharya considered the gopis to be less than Lakshmi. Na przykład Madhvacharya uważał gopi za niższe niż Lakshmi. And he considered Vishnu to be Bhagavan. Uważał też Vishnu za Bhagavana. Therefore their ideas are mixed with awe and reverence. Więc ich idee są zmieszane z tym szacunkiem i jakąś taką rezerwą. But Chaitanya Mahaprabhu gave the real explanation of the Bhagavatam. Ale Pan Chaitanya dał rzeczywiste znaczenie Śrimad Bhagavatam. Which is only mixed with Madhurya-moya bhakti, not with awe and reverence. Które jest zmieszane tylko z Madhurią, nie ma tam właśnie tego szacunku i dystansu. Madhvacharya considered Brahma Mohan Lila to be false, not part of Bhagavatam. Madhvacharya uważał Brahma Mohan Lila za fałszywe, że nie jest to prawda. Brahma is our guru, how could he make a mistake in Krishna Lila? Skoro Brahma jest najwyższym guru, jak mógł popełnić błąd w tym rozumieniu? But Jiva Goswami accepted Brahma Mohan Lila as being part of the Srimad Bhagavatam. Ale na przykład Jiva Goswami zaakceptował tą rozrywkę jako część Srimad Bhagavatam. Brahma's bewilderment was done by Yogamaya, not by Mahamaya. Oszołomienie Brahmy nie wynikało z działania Mahamaya, lecz Yogamaya. His position as acharya is not challenged. Jego pozycja jako acharya jest niepodważalna. Because Yogamaya bewilders even Krishna, what to speak of anyone else. Ponieważ Yogamaya jest w stanie oszołomić nawet Krishna, co to mówić dopiero Panu Brahmy. Unless we hear Chaitanya Charitamrita, we cannot understand the real meaning of the Srimad Bhagavatam. Więc bez właściwego słuchania Chaitanya Charitamrity nie jesteśmy w stanie zrozumieć prawdziwego znaczenia Srimad Bhagavatam. Therefore Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita is considered the PhD study of God consciousness. Więc Chaitanya Charitamrity jest uważane za PhD, co to znaczy? PhD, to taka, powiedzmy, że studia, jeżeli chodzi o... Even if we don't understand, we should hear Chaitanya Charitamrita again and again. Jeśli nie rozumiemy czegoś, to powinniśmy wciąż od nowa słuchać Chaitanya Charitamrita. Śrinvatam, śrinvatam, nityam, Chaitanya Charitamrita. Hear again and again this Chaitanya Charitamrita. Należy słuchać wciąż i wciąż Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Mahaprabhu would hear Bhagavatam from the mouth of Gadadhara Pandit every afternoon. Z każdego popołudnia Pan Chaitanya zwykł słuchać Bhagavatam od Gadadhara Pandita. And what Mahaprabhu would hear from Gadadhara Pandit, he would practice in the Gambira.
at night. To, co usłyszał, zwykł praktykować Kambira. And Ramananda Roy and Srubdhamada would correct him. No, no, not like this, like this. They would change, they would give him the correct moods in which to understand the moods of Radharani. I Ramananda Roy też zwykł go korygować, czy to, co robi, jest zgodne z tym, co Gadadhar Pandit mówi. So much indebted to Chaitanya Mahaprabhu and his devotees. Więc tak jesteśmy bardzo zadłużeni Pana Chaitanya i jego bhaktów. That treasure of Krishna Lila was covered by time. Więc ten skarb, rozrywek Krishna był zakryty przez czas. But Chaitanya Mahaprabhu and his devotees broke open that storehouse of Braja Prem and distributed it everywhere. Pan Chaitanya i jego towarzysze rozbili ten magazyn Braja Prem i zaczęli go sprowadzać. Even to Wrocław. Nawet we Wrocławiu. Chaitanya Mahaprabhu and his devotees tasted love of Krishna and distributed it everywhere. Czytanie jego baktowie smakują tą kremę i rozprowadzają po świecie. But no matter how much they tasted Bhadra, no matter how much they distributed, it was never finished. It always increased more. Jak ile by nie smakowali czy rozprowadzali, to tego nie brakuje, wciąż tego przybywa. Dlatego mamy duże szczęście, że jesteśmy w tej sampradaya. Someone asked Gurudev, how I can do bhajan like Raghunath Goswami? Czasami baktowie pytają Gurudev, jak mogę pełnić taki bhajan jak Raghunath Das Goswami. Gurudev said, in this life you are lucky just to hear the name Raghunath Das Goswami. Gurudev tylko odpowiadać, póki co to w tym życiu jesteś szczęściarzem, że w ogóle słyszysz jego imię. So, we are lucky to come in this sampradaya, to be the foot dust of the Goswamis and the followers of the Goswamis. Więc jesteśmy szczęściarzami, że możemy być w tej sampradaji i być takim kurzem. If we stick very strongly to our parampara, very carefully to our parampara, we will get everything. Jeśli będziemy bardzo ściśli i tak będziemy dokładnie podążać za naszą parampara, to będziemy też mieli siłę. Even this life, Bhadra, no problem. Next life, we'll get it. Next life. Jeśli nawet nie w tym życiu, to w następnym. Next life, no more incense factory. Ale w następnym życiu żadnej fabryki kadzideł. So this life we have to cross. Tak więc starajmy się w tym życiu przekroczyć. Don't leave. Nie zostawać tutaj. Like football. You know the goalkeeper? Tak jak w futbolu. Tak jak jest bramkarz. He is not scoring any goal, no problem. On nie jest co? Scoring. The goalkeeper. Yes. He is not scoring any goal. Nie strzela, żeby no problem. Nie ma problemu. But don't let any goal go through. Ale nie pozwala, żeby golowi dostać. Doing so much bhajan, but don't leave. Robimy bhajan, ale mnie nie zostawiamy tego. And stick carefully to the feet of the followers of the Goswamis. I należy ściśle tak z uwagą starać się podążać za Goswamiami. Like a man who works in the incense factory. Tak jak człowiek pracujący w fabryce kadzideł. When he comes out of the factory, some smell is there. Kiedy wyjdzie z tej fabryki, to jest na nim jakiś zapach. We are in the line of Rupa and Raghunath. Therefore, some smell must be coming on us. Jesteśmy w tej linii Rupa and Raghunatha i również też przesiąkamy ich zapachem. Some appreciation, Radharani's glories. Even someone hears Radha Dasyam, that person is fortunate. Nawet kiedy ktoś słucha Radha Dasyam, to taka osoba jest szczęściarzem. Even to hear these things is good fortune. Nawet samo słuchanie tych rzeczy jest wielkim szczęściem. What to speak of Radharani's position? Even the maid servants of Radharani have such a position. Co to mówić o samej Radharani, nawet i służki mają taką pozycję. Radharani asked Rupa Manjari. Radharani asked Rupa Manjari, "What benediction do you want? I will give you benediction." Raz Radharani zapytała Rupa Manjari, "Jakie chcesz błogosławieństwo? To ja ci dam." Rupa Manjari said, "I want the benediction before Krishna goes to you. He has to come to me and get permission." Przetłumacz to. Chcę mieć takie błogosławieństwo, że zanim Krishna przyjdzie do ciebie, najpierw musi przyjść do mnie i dostać moje pozwolenie.
Most important thing, you couldn't chant for it. Want to speak of Radharani's position? Even the maid servants of Radharani have so much power. Więc co to mówić o pozycji Radharani, to nawet jej służki mają tak potężną moc. Who can imagine? Dlatego kto może sobie to wyobrazić? Therefore, Prabhupada Saraswati Thakur says, I cannot be a manjari, let me just be a stick in the broom the manjari used to sweep. Prabhupada Saraswati powiedział, że ja mógłbym być nawet takim kijem od szczotki w rękach manjari. So that Parampara is giving us that chance. Some servant to Radhika. Więc Parampara daje nam taką szansę i jaką służbę dla Radhiki. Krishna becomes the property of the maid servants of Radharani. Krishna staje się własnością tych służeb Radharani. And when he thinks I'm Radharani is Dasi, that person gets Krishna ready. Jeżeli ktoś się staje służką Radharani, to jest takiej osobie łatwo osiągnąć Krishna. Radhika, such a chance has been given. Radhika, rozumiesz, jest ci dawana szansa. Don't lose the chance. Nie utrać jej. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. It's my mantra, this is our connection with Guru, our connection with the Goswamis, our connection with Radha. Więc ta Mahamantra jest połączeniem z Guru, z Goswami i z Radha Krishna. Okay. So every day mass chant. Więc każdego dnia należy to mówić. Pray Radharani. When Radharani esa kripa koro si radhe dio brindavana bas, brindavan ko bas, esa hari bhakato ke sat. Esa kripa koro si radhe dio brindavan ko bas. When Radharani will give me mercy, I can be in Vrindavan. When Radharani gives me mercy, I can get the association of her devotees. Należy się modlić do Radharani i w wyniku takiej modlitwy należy się modlić o to, żeby być we Vrindavan i mieć towarzystwo jej Bhakti. That is Radharani's grace. To jest właśnie łaska Radharani. That is Gaur Nityananda's mercy also. To jest także łaska Gaur Nityananda. It gives us association with the pure devotees. Oni dają towarzystwo czystych Bhakti. The mercy of Gaur Nitai is we meet the two forms of Bhagavatam, the devotee Bhagavat and the book Bhagavat. Łaska Gaur Nitai przyjmuje dwie formy, Bhagavatam, książka i Bhagavatam osoba. By Bhakti Bhagavat and by the Granta Bhagavat, by these two forms of Bhagavat, Krishna gives Bhakti Rasa in the heart of the devotee. Więc Krishna jest książka Bhagavatam, jest osoba Bhagavatam i Krishna przyjmuje formę osoby, tak, która daje wiedzę o Bhagavatam. Okay, Radhika, every day you have to do your sadhana. Każdego dnia powinieneś robić sadhana. Last chance. Ostatnia szansa. Next time I come, you're not chanting, I will kill you. Jeśli następnym razem tu przyjadę i wiesz, to mam się, to będę musiał cię zabić. Hide your body in the forest. Schować swoje... Ukrywamy twoje ciało. Schować ciało w lesie. Then go to my next destination. Później pojadę dalej. Ok? Although, should not record these people. Ok. There will be a proof. She goes missing, police will look for her father. So, okay, small class. Huh? Tomorrow, from tomorrow, we'll start proper programs. Okay? From the morning? Why not? Friday? Come on, tomorrow's Friday. Friday night, Saturday morning? Saturday morning, I will give morning. Huh? Oh, no. I go Friday night. What time? After the class. Okay. Then proper class Friday night. And I cannot, I'm too tired. Okay. Any questions? Where's Madhavananda? Did not come. Wife was angry. I didn't come.